Dziś testujemy Jeepa Cherokee 2.8 CRD. Sprawdzimy, jak ten samochód zachowuje się w terenie. Yeah, this is 98.2 on your dial. You know what I'm saying? Hip Hop EJ. If you want to hear something and you want to get in touch with the squad, you can dial 49-1098-7654. Cherokee jest pomostem pomiędzy typową terenówką a SUV-em, czyli samochodem o bardziej szosowych preferencjach. Efektowne nadwozie jest jednym z największych atutów tego samochodu. Dużo prostych linii podkreślono masywnymi zderzakami i błotnikami, a przedni pas z grillem na czele wygląda jak taran. Proste linie znajdziemy też w kabinie, zwłaszcza w centralnej konsoli. Z czterocylindrowego diesla 2.8 CRD zastosowanie piezoelektrycznych wtryskiwaczy systemu Common Rail wycisnęło 177 koni. Niby sporo, ale trzeba pamiętać, że to auto waży prawie 2 tony. Do tego dochodzą mało aerodynamiczne kształty i pięciobiegowa automatyczna skrzynia biegów. Zdobywanie wertepów ma zapewniać system napędu Select Track 2. Idzie nawet nie z gorzej, ale testowy Jeep miał założone szosowe opony, które poważnie ograniczały poruszenie się w terenie. Na zjazdach można było wypróbować Hill Descent Control, czyli układ kontrolowanego zjazdu ze wzniesienia. Jeep Cherokee to auto dla pasjonatów, którzy będą pamiętać, aby założyć terenowe opony. Oh, ha, ha, to me, fragile.